żeglarzy czekają już od 2-3 tygodni, są wyremontowane łazienki, prysznice, toalety. Staraliśmy się, żeby to zaplecze socjalne było jak najbardziej bezobsługowe. Chcemy, żeby żeglarze mieli dostęp zarówno w dzień, jak i w nocy, więc zabezpieczyliśmy obiekt w kodowany zamek. Ten kod jest przekazywany w momencie wejścia jachtu, motorówki do portu. Wydaje nam się, że podnieśliśmy standard obsługi żeglarzy w Marinie Help. Myślimy o tym, żeby w kolejnym etapie zorganizować również pomieszczenie pralni, ale to jest kolejny etap, kolejny rok, kolejne środki, które musielibyśmy na to przeznaczyć. Nie dostaliśmy na to środków zewnętrznych, staraliśmy się o nie, staraliśmy się z różnych źródeł. Skończyło się tak, że są to nasze środki finansowe Zarządu Portu Morskiego Hel, zarobione z pracy portu. Przeznaczyliśmy w tym roku na remont zaplecza socjalnego dla żeglarzy.